Kolejny materiał z PGA 13. Zapraszam Was tym razem na spacer po hali 8. Chodźmy. I od razu na wejściu najlepsze w tej hali stoisko, właściwie jedyne z takich bardzo interesujących, mianowicie Nintendo po raz drugi w Polsce na targach, znaczy właściwie po raz pierwszy na targach, wcześniej był na CD Action Expo i mamy bardzo fajne gierki do zagrania, nowości, mianowicie Hyrule Warriors, gdzie gramy, to jest kontynuacja jakiegoś tam hitu z poprzednich lat, gdzie gramy postaciami z Zeldy. Dalej. Mamy Super Smash Bros. Tutaj jak widzicie, mamy również Bayonettę, mamy Mario Party, mamy piękne hostessy Nintendo, dokładnie jak we Wrocławiu, też były bardzo ładne. Lecimy dalej. Przepraszam. No cóż, mamy również oczywiście 3DS, na którym można dokładnie tak jak grać jak we Wrocławiu, czyli są takie, prawda, te poduszki, pufy, na których można siedzieć. No i to jest chyba najładniejsze stoisko w hali 8. Nie wiem, czy na samych targach, czy nie. To już nie będę tak dalekie konkluzje tutaj po paru minutach, znaczy po paru już można powiedzieć godzinach na targach szedł. Tutaj mamy stoisko bardzo dziwne, bo nie wiem, co to jest. To jest jakaś platforma, prawdopodobnie video.pl, jakichś strumieniowych filmów online. Jest Xbox One i jest gra. Tutaj panowie grają sobie. Pan wystawił, jest telefon do wzięcia za darmo. Jak widzicie, można wziąć ze stołu telefon. A grają, proszę Państwa, w Forza Motorsport 5 prawdopodobnie lub Forza Horizon 2. Chyba Forza Motorsport 5. Nie powiem, bo to jest bardzo trudne do rozpoznania. Nie było na PGA stoiska TVN Turbo, nie było, natomiast było na Poznań Motor Show, które w tym roku się odbywały, targi motoryzacyjne, jedne z większych w Europie. Mamy stoiska TVN Turbo, no niestety nie ma Marcina Prokopa, więc nie jest ciekawe, nikt do TVN-u nie idzie, prawda, po ostatnich różnych perturbacjach związanych właśnie z tą stacją, no nikt, o widzicie, jest DJ Palace, no, pomaga w robieniu stoiska AS Rock, tutaj będzie również Crucial. No kręćcie, no tak youtuberzy pracują, prawda, za pieniądze, niestety musi zipperami po prostu przyczepiać. Podobnie jak w poprzednich 2 latach stoisko Gazety, podobnie jak w poprzednich 2 latach MSI, zobaczcie, mamy pana z Tajwanu, nawet 2 chyba, także MSI pierwszy raz tutaj z centrali centralnej, czyli z samych najwyżsi ludzie, bo ostatnio był na stoisku MSI-a byli ludzie z Holandii, z centrali w Holandii głównej na Europę, teraz są już bezpośrednio z Tajwanu. Na Gazecie, no a jakby inaczej, turniej LoL'a, dokładnie tak jak w poprzednich 2 latach, no bo przecież turniej LoL'a musi być na każdym gamingowym evencie w Polsce, bo przecież to przyciąga najwięcej właśnie takich małych ludzi, jak się tam. Dobrze, oczywiście patron tego stoiska to Radio SK, natomiast my przechodzimy dalej. Chip był również na Pyrkonie w poprzednim roku, znaczy w tym roku, czy w poprzednim roku na PGA był, tego głowy tutaj za to nie dam, natomiast jest to stoisko o tyle ciekawe, że pokazują gadżety redaktorzy Chipa, no i to ciekawa jakaś pewnie tor dla robota, tutaj to domena raczej Jacka niż moja, ale co poradzić. Natomiast jestem bardzo zaskoczony i smutno mi z tego powodu, że w tym roku strefa gastronomiczna na PGA bardzo ubolewa. Mianowicie mamy do dyspozycji, tak jak 2 lata temu, Pizza Express, która jest bardzo droga, i hot dogi. W zeszłym roku było KFC i to było, myślę, że bardziej korzystną opcją dla odwiedzających. No nie wiem jak powiedzieć. Nie wiem, może zapytamy kogoś, co o tym sądzi. Czy lepiej było, jak było KFC w zeszłym roku, czy lepiej, jak Pizza Express jest? Nawet jak nie jadłeś, to możesz powiedzieć, ale jadłeś, więc jeszcze lepiej. No więc powiem tak, że no, pizza się chyba bardziej przydaje, ale... Czyli pizza lepsza nad KFC? No... Czyli Włosi lepsi od Amerykanów? Znaczy szybciej na pewno tu jest. Szybciej jest? Kupić, tak? Niż było w zeszłym roku? No i druga rzecz, na którą jestem bardzo zawiedziony na tegorocznych targach Poznań Game Arena, mianowicie scena, która jest umieszczona w hali 8, a nie w hali 8, 7, a nie 7, 7, tamta jest 7. W każdym razie tutaj jest światło, tutaj jest to zupełnie bezsensownie zrobione, nic nie widać, nic nie słychać. Jakby to było zasłonięte, to by jeszcze to miało sens. W każdym razie w hali
siódmej, bez A, jest to lepiej zorganizowane, czy było w zeszłych latach, ponieważ było ciemno. A to jest pokaz jakiej gry? Nie wiadomo, bo jest za jasno. Dużo widać. I powiedz wszystkim tutaj, czy coś widać? Prawie nic, ale... A co to jest za gra? Nie mam zielonego pojęcia. A, widzisz, czyli nic nie widać. No, czyli wyszło na to, że nic nie widać. Czyli lepiej jak scena jest tutaj czy tam? Oczywiście. Tu mamy sklep z koszulkami. No co zrobić? No są koszulki, można kupić. Można kupić, a ona nie tylko koszulki, nawet podkładka pod twarz, a nie, podkładka twarda, to nie podkładka pod twarz, dobrze. Idziemy sobie, już dochodzimy do końca, to jest proszę Państwa koniec hali 8A. No, na to wygląda, że nic tu więcej nie ma ciekawego. Natomiast hala 8, tak jak mówiłem, to jest Nintendo oraz te właśnie hostesy, dwie najładniejsze na PGA hostesy, spójrzcie Państwo, to są naprawdę najlepsze okazy polskiej, słowiańskiej piękności. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z PGA 2014, trzymajcie się, na razie.